Albo wariaty. Przywitaj się. Cześć. No, to mam 96 level. Zaraz sobie wbijemy 97. Przepraszam, że tyle nie było. Ile mnie nie było? No parę dni. Nie wiem, jakoś tam długo nie było przerwy, ale no. Będzie częściej, nie? Bo już... Ej, kurwa, miałem tutaj poczekać tyle czasu, że mi się impy porespiły. I mi się nie porespiły. A może mi ktoś powybijał po prostu te impy. No, trochę poekspiłem na Belufsie, na tej postaci. Na drugiej postaci też trochę poekspiłem. A wiecie, co się z tą postacią stało? Zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę, tylko sobie tutaj wybiję. No... Może się parę osób ze mnie pośmieć, że na 96 levelu XP na impach, ale już tam wbiję te 9-7 i będę miał to z głowy, bo szczerze nie widzi mi się bieganie na tych miśkach, bo tam może być to oblegane dosyć XP blisko, że sporo osób może być. Może, ale tak dziwnie jest, jak ty się na mnie patrzysz. O, to się wyjebałem, o. Wiecie, jak to było? Gdzieś mam screena jeszcze. Wiecie, gdzie się wyjebałem? Tak jak mówiłem wam ogólnie, że jest ta jaskinia, gdzie jest tam, są... Pierwsza jaskinia ogólnie, gdzie są te impy, tak? Jak się idzie z tam koło tych pum, tak? Wiecie, o co chodzi. I tam jest dużo tych pszczółek, wermontów i tak dalej. I dużo osób sobie ogólnie na takich 50 levelach tam chodzi, tak? Na 50 levelach sporo osób sobie tam chodzi. Nie raz, nie dwa zobaczyłem to, nawet chyba jak nagrywałem, to też taka sytuacja była. I ja sobie ekspiłem na tej mapce dwoma postaciami. I 95, 6 tancem, czyli właśnie tą postacią, jak i tamtym tropicielem. Na exp fajny, tak? Exp naprawdę fajny. Tylko była taka sytuacja wczoraj, miałem 53 level i pomyliłem postacie. Myślałem jednak, że jestem drugą postacią, a byłem tą mniejszą i zaatakowałem dwa impy. A prawie zabiłem jednego impa. No i trochę, no głupia sytuacja. Ale dużo lepiej, że się wywaliłem ogólnie tamtą postacią jak tą. Już niedługo może osiągnę to, co chciałem właśnie osiągnąć, czyli wbiję setny level. Ale tak na razie mam w planach, żeby wbić jeszcze ten właśnie 13% i sobie na czaszkę. Może się na tej czaszce nie wypierdolę. Raz ją ubiłem. Jak w ogóle patrzyłem na liczniku, to patrzcie, mam 300 ubić raz Tarmusa. A jak wygląda sprawa na kon? O, że tutaj... O, razuglak będzie zaraz. Wiecie, ile tego razuglaka już ubiłem? Już ubiłem 1,5 levela, a zdobyłem jebany, kurwa, tylko laskę heroiczną od błyskawic. Więc no, dupy nie urywa, że tak powiem. I cały czas biegam na tych impach. Patrycja mówi, Dominik, weź już nie graj w tym Argonem, weź się mną zajmij. A ja mówię, nie, YouTube ważniejszy. A Patrycja mówi, Dominik, ale ty chujem jesteś. A ja mówię, Patrycja... Przykro mi. No ciekawe. To rozmawiamy o tej samej Patrycji? Tak. No ja muszę się, wiesz, wyżalić ogólnie widzom, że ty taka niedobra jesteś, że mnie ten... że mi nie pozwalasz nagrywać. Ja mogę być niedobra, jak chcesz. O, chodź. No, więc tak to było. Życie pantofle. Ja nie jestem pantoflem, ja jestem 100% samcem alfą. Sandałem, muszę być sandał. A teraz tu klapkę akurat mam, ale mam takie ładne sandałki w sumie. O, w Kazimierzu Dolnym byłem dzisiaj. Z Patrycją byliśmy. Romantyczna sceneria, tak? Ale romantycznie było. I dzisiaj tak w sumie na spokojnie sobie siedzimy, jest... Czwartek, jest święto, Boże Ciało, razuglak, ale naprawdę 1,5 levela wbiłem na tym, 1,5 levela wbiłem na tym razuglagu i zdobyłem, wiecie co, no jebany heroik i to od błysków, więc nie jestem z tego faktu zadowolony, ale mogę być zadowolony z faktu, że może się nie wypierdolę na tej czaszce, ja właśnie nie wiem. Ubiłem raz tylko tą czaszkę i zostało mi jakieś 10%. Wyjebała mi chyba 3 razy potężne poparzenie, więc nie wiem, wiecie, to jest jedna ogólnie sytuacja, a nie wiem, jak będzie w przyszłości, czy nie będzie takiej walki, że po prostu nie padnę. A dlatego wolę dla bezpieczeństwa bić 9-7.
Z tego co wiem, właśnie to nie jest ogólnie elita, która jest łatwa do pokonania. A jednak na Werufsie no, jest ryzyko, że się mogę, że tak powiem, wypierdolić kontrolnie. Ale co, wbijamy sobie 9-7 i wtedy na komek spimy. Na kom przynajmniej nie będę miał takiej presji, że... No wiecie. Ale najbardziej mi wkurwia to, że na tym razu blagu stoję. Ubijam każdą praktycznie elitkę. Tyle leveli wbiłem już. 1,5. Ale to też chodzi mi, że w przeciągu 2 tygodni, kiedy jednak kom zacząłem grać, no jakoś 2 tygodnie. Stoję na tym, 1,5 levela i nic. I nic tego nie masz. I stoisz tylko. Co? Level. 60. Chodzi mi o to, że elitka ci daje jedną... Wiesz, nie, jak, najlepiej jakbym miał licznik ubić elitek, nie? Ale nie mam. Więc dlatego ja to bardziej wyrażam w expie, nie? Bo no nie jestem pewny, no ale dużo. No, sam fakt, że masz 1,5 levela wbite ogólnie na tej dwójce, to pokazuje, że to nie jest ogólnie 1-2 ubicia, tylko no rzeczywiście tak, czy to w pracy, czy to ogólnie jak miałem jakiś dostęp, to cały czas ją biłem. Więc chyba zrobię tak, że pierdolę to i idę sobie expić dalej, tak? W międzyczasie tutaj sobie na tej czaszce mogę postać i coś się tutaj poczyni, nie? Film oglądaliśmy. No, oglądałem film. I ogólnie wiecie co? Ja to ogólnie nie lubię polskich filmów, bo może tak niemiło powiem, ale wszystkie filmy, które są polskie, to mi się wydają chujowe. I to nie chodzi nawet o scenariusz i tak dalej, tylko też chodzi mi o takie, wiecie, wykonanie tego i tak dalej. Ale no jednak niekoniecznie tak jest, bo są też takie dobrze zrobione dosyć. A czy ci nie spodoba się? Bo ja ogólnie patrzę na wiele rzeczy inaczej. Moje oczy są bardziej szerokie. Ale nie, chodzi mi o to, że jak niektóre osoby na przykład słuchają jakieś piosenki, tak? To one nie analizują... Znaczy wiecie, nie chcę nikogo obrażać i tak dalej, tylko wiele osób mi się wydaje, że do rzeczy, na których się nie znają, powiedzmy ze strony takiej, powiedzmy, wykonania, oceniają to, że o, podoba mi się jego głos, czy coś takiego, nie? A ja jak na przykład analizuję film, bo wiem ogólnie na jakiej zasadzie działają efekty w filmach, na jakiej zasadzie działa ogólnie to wszystko. Typ mnie od hamu wyzywa. Ej, typ mnie wyzywa. Co zrobiłeś? Ty, no nie gniewaj. Co zrobiłeś? Ty, no, nie, ubiłem mu chyba z 2 pszczółki. Ej. A bo, no, bo musiałem się dostać na mapkę inną, nie? I ty, no i, ale nie, on jeszcze gorzej mnie wyzywa. Mówi do mnie, jebany chamie, i to przez Y jeszcze napisał, to już w ogóle wandal, jest łobuz 2012. Nawet kurwa nie umisz. Kurwa, po co to ruszałeś, zjebie, powiedz, mi dało ci to satysfakcję. Ty, no, muszę jakoś przejść. Ej, no bez kitu, no aż... Albo na przykład ostatnio idę sobie przez płaskowyż Arpad, nie? Brakowało mi tam ileś do levela i rzeczywiście, no, potrzebowałem expa, tak? I typ się do mnie pruje, ty kurwo, na 9-4 expisz na szkielecikach. A ja mówię, ty gościu, ale ja wybiłem jednego szkieleta. A on mówi, mogłeś przejść naokoło i go nie wybijać. A ja mówię, ty no, lepiej chyba zdobyć exp, jak go nie zdobyć. Nawet jeśli dostaję troszkę mniej, to chyba 2 szkieleciki, żeby, bo chciałem sobie na impy przejść, tak? Tak, ale chciałem jakoś przez płask... A, bo ja sobie czasem expię na tych, boże expię, na tych Valmontach, tak? I zdobywam z tego podkionki, tak? I dlatego przeszedłem przez płaskowy szarpan. I ludzie się naprawdę srają do ciebie, kurwa, o 2 jebane impy, czy o 2 szkieleciki, czy o 2 jakieś pszczoły. Dziecko SL. XDE. Typ mnie od bananu wyzywa.
Wiesz, ona na podstawie tego, że ja wybiłem mu dwie pszczołki, to już uważa. On już wie ogólnie. On wie więcej na przykład o mnie, o mojej matce, to wie więcej ogólnie niż ja sam. Ogólnie to jest zabawne, że od ludzi w internecie to możesz się dowiedzieć więcej niż sam wiesz. Tylko w internecie się ogólnie doszukasz prawdy. Ale mi się powiem ci, ja rozumiem jeszcze jak w LOL-u, nie? Bo LOL to jest jednak co innego i tam się można podkurwić. Ale tutaj trochę chyba chłopaczek przesadza. No i co? Z Patryzją się szykujemy do wyjazdu. Weź się w ogóle pokaż im. Albo może. Co tam było? Nic. Wstydzi się. Dobrze. Wiesz, że jesteś tu uwięziona na czas nagrywania? Nic nie jest, to mogę sobie pójść na podłogę od swojej mamy. A wiesz, że ja mogę kamerkę przedstawić? Nie pójdziesz do mojej mamy, bo musisz naokoło iść, a ty ogólnie będziesz płakał. No nie, nagrywaj mnie! No mój tyle pogląda z pozy. Tak? To chodź. Nie. Ja będę miała chodź. Okej. Okay. Obraziłeś mnie, wiesz? Ja w ogóle z tobą nie wiem. Czemu cię obraziłem? Ten śmiech widziałam. I że powiedziałeś, że lepiej nie. Wydaje ci się. Jesteś hamem, dobrze. Tam nazywa, jesteś hamem. Szkoda, że się nie było z takim, wiesz? Ja nie jestem hamem. Nie no, spoko. Dla niego to mam ogólnie, że nie wiem, 12 lat. W życiu pewnie nie przepracowałem godziny. Kupuję sobie SL co chwilę. Nie no, on już mnie zna. Ja już jestem zweryfikowany. A i nie wyzywajcie mnie, że XP na impach. Elitka, gdzie tu jest? Drugi monitor. Ty kurwo. O, dobra, nic nie zdobyłem. Boże, cały czas jakiś Mag Wojtek mnie zaprasza do grupy. A ja nie chcę ogólnie być w tych grupkach, bo to wygląda w ten sposób, że ty cię zapraszasz do grupy. I ty mówisz spoko. Akceptujesz to zaproszenie. A potem się okazuje, że ziomeczek to stoi awk i tylko czeka, aż ty będziesz bił. Więc równie dobrze mógłbyś po prostu nie bić z nim. O, i teraz się zdarzyła sytuacja, że idę sobie ubić dwa szkieleciki, bo nie wiem, czy na tym nie padnę, więc pójdę sobie ubić te dwa szkieleciki, pójdę sobie na tą czaszkę i może mnie nikt nie zwyzywa. Widać po twoim umyśle, typie, że nie możesz poczekać, tylko atakujesz mobka. Kurwa, nie chcę mi się z nim kupić, bo ta rozmowa do niczego nie prowadzi. Aż tak dużo te paru. Ogólnie nie znam dużo osób w życiu, z którymi nie szłoby się dogadać, bo zawsze jak z kimś rozmawiałem, to zawsze szło się z kimś dogadać. I nie był. Ale w internecie to zwykle właśnie są takie sytuacje, że tych rozmów możesz nie kontynuować, bo one kurwa prowadzą do niczego. Tak jak ogólnie, ja nawet mam z kimś jakiś konflikt i tak dalej. Ale to bardziej chodzi o real, tak? Zawsze się idzie z kimś dogadać, a tutaj nie, kurwa, te rozmowy możesz ciągnąć. A najgorzej jest w LOL-u. Lepiej wpisać po prostu full mute all i się nie kłócić z ludźmi, bo to nie ma sensu. Kurwa, typ gada mi o moim umyśle, a pisze każdy wyraz z caps locka. Znaczy z caps locka, z shifta. Widzę, że nawet z fizyką u ciebie kiepsko, jak nie potrafisz obliczyć, ile tam osób było w grupie, które zabiłeś. Dobra, przeanalizuję to i kurwa już go zaraz zablokuję. Dobra, chuj, już go blokuję, bo mi się kurwa nie chce kłócić, nie? Ale powiem tak. Dobra, pierdalaj. Ty, patrz, Patrycja, typ mi mówi, nie? No weź, zwróć na mnie uwagę chociaż. Ej, no kurwa, no nagrywamy i siedzi w telefonie. A potem w pracy mi mówią: Dominik, ale to Patrycja ma w ciebie wypierdolone. Ty nagrywasz, produkujesz się, a ona tylko siedzi. No i sobie obrażasz.
No nie, jak ja cię... Boże, weź trochę dystansu do siebie, miej dziewczyno. Nie no, ja próbuję naprawdę zwrócić twoją uwagę, żeby ci coś powiedzieć, a ty tam wyjebana. Muszę ubić jebane chyba dwa szkieleciki albo coś. Nie, dobra, chciałem powiedzieć tak, że ty do mnie pisze każdy wyraz z kapsloka, nie? Znaczy z kapsloka, z shifta, że każdy wyraz zaczyna dużą literą. Widzę, że nawet z fizyką u ciebie kiepsko, jak nie potrafisz obliczyć, ile tam osób było w grup, które zabiłeś. To pierwsze, że jeśli nie potrafię czegoś obliczyć, to raczej nie mam problemu z fizyką, tylko kurwa z matematyką. Po drugie, jeśli już pragnie mi ogólnie argumentować to, że mam z czymś jakieś problemy, to niech może najpierw zobaczy na swoją pisownię. Może on to specjalnie robi i specjalnie chce cię podkurzyć. Może tak, ale bardziej chyba myślę, że jest głupi. Kurwa, nie ma tu żadnych jebanych alguli nawet. Muszę zabić dwa stworki, żeby mieć 97 level, a nie mogę zabić dwóch stworków, bo nie ma nigdzie dwóch stworków. Naprawdę tu ludzie wszystko wybijają. Ja nie wiem, co się dzieje. Brak obiektów, Margo pogromca. Dlatego no, niekiedy nie warto się po prostu produkować. Szkoda czasu. Kurwa, nie wiem, na szakalach mam ekspić. No, specjalnie zostawiłem tam te impy, bo myślałem sobie spoko i tak będę na tą czaszkę szedł. No i wychodzi. Wychodzi coś takiego. O, jest jeden szkielet łucznik i trzy szakale. O, są. Potrzebuję expa. Dobra. Ale nie, a wiecie, co jest naprawdę, to jest wkurwiające. Rozumiem, może mam 96 level, ale typ, zobaczę, wbijesz kurwa dwa szkielety, czy dwa pszczoły i cię zacznie wyzywać. O ty kurwo, expisz na tych. Ja rozumiem, jakby ktoś cię jeszcze oceniał pod wpływem tego, że expisz przez 5 minut 10, ale kurwa, wybijasz dwa jebane stwory i typ ma taką srakę do ciebie. Nie czaję tego. Już ci ludzie się naprawdę przyjmują tą grą. LOL to jest co innego, Patrycja. LOL to jest co innego, bo w LOLu... To każdy się wkurwa. Nie tylko. Ale tą grę można potraktować jeszcze z dystansem, nawet jak ci legę wypierdolą i tak dalej, no to... No dobra, można się wkurwić, to z legą to można. Ale no na można. Ogół ta gra nie wkurwia cię tak bardzo jak LOL, bo LOL to jest zło. I ci to każdy powie. Dobra, zaraz do was wrócę, jak przyjdzie czaszka i tam pożegnam się i tak dalej. Dobra, zobaczymy jak tam to wyjdzie. A, to ogólnie też tak wychodzi, że dwa razy już się na impact wypierdoliłem, tylko że teraz na 53. Ale dobra, tam jebać to. Błysk. Wow, o co tu chodzi? Aha, bo ja mam... Właśnie to potężne poparzenie wchodzi. Nie jest jakoś cudownie. Sporo tracę. Dosyć. Gorzej, jeśli by mi się nie... Właśnie lepiej, żeby mi się nie trafiła taka sytuacja, że ja będę rozpaczał, bo mnie zabije. Ale wtedy to wam pokażę. No ale wyższego levela nie... Wyższego poziomu nie osiągnę. Mogę co najwyżej błogosławieństwo założyć. To mogę. Albo mogę sobie jakieś... coś w ekwipunku zmienić. Tylko no właśnie pytanie, co? Rękawiczki mogłem zmienić. Tylko no na ten przeciąg levelowy nie bardzo jest co. Dobra, chyba będę się z wami żegnał. Jutro, obiecuję, że jutro, bo dzisiaj ogólnie jest jaki dzień? Dzisiaj jest czwartek, tak? Jutro, wrzucę to ogólnie jakoś jutro, a ten z jutra wrzucę w sobotę. No to tyle. Jutro będzie bardziej żywy odcinek. Dzisiaj taki powiedzmy nawet trochę miał być poważniejszy, ale nie wyszło, bo mnie typ zaczął wyzywać i mi podkurwiać. I co? No, jutro będzie fajnie, więc trzymam.